Witam Was, drodzy, w ten lipcowy poranek i serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj wyjątkowo nie z Katowic, ale z miejsca, które darzę niesłabnącą miłością, czyli z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Połowa lipca, 15 środa, czas wakacyjnych, mniejszych lub większych podróży, urlopowego odpoczynku, więc zachęcam, żebyśmy poznawali także i różne kościoły naszego kościoła z dużej litery i żebyśmy wybrali się także może kiedyś i tu, do Świdnicy. Dlaczego tutaj? Myślę, że ten kościół, jego historia wpasowują się w pewnym sensie w słowa, którymi rozpoczynamy dzisiejszy dzień. Pierwsze z Księgi Przypowieści, 19 rozdziału, 21 wiersza. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Kościół powstał w wyniku pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 30-letnią. Bardzo rygorystyczne były obwarowania dotyczące jego budowy. Musiał być zbudowany z nietrwałych materiałów, nie mogło tu być cegły ani kamienia, musiał być ukończony w rok. Takie były zamysły tych, którzy z wielką łaską pozwolili na wybudowanie tego kościoła. Taki był zamysł ich serca, żeby to była nietrwała budowla, żeby ewangelicy nie mogli długo cieszyć się tym kościołem. Ale dzieje się wola Pana. Już ponad 350 lat parafia świdnicka gromadzi się w tym pięknym kościele. Tyle historii. Co te słowa znaczą dla nas? Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Także i my mamy wiele myśli, wiele pomysłów, wiele koncepcji dotyczących nas samych, dotyczących szerszego spektrum. Nie zawsze te pomysły są dobre. Nie zawsze wychodzą. Czasami stajemy w obliczu sił wyższych i większych od nas. I wtedy z tych naszych zamysłów, planów nic nie wychodzi. Zostajemy zderzani z przeszkodami, które wydają się nie do przebycia. Ale mamy nadzieję, że dzieje się wola Pana, że w naszym życiu dzieje się wola Pana, a wola Pana zawsze jest dla nas dobra, bo On zawsze prowadzi nas wtedy, kiedy nasza wola nie wystarczy, kiedy nasze siły nie wystarczą, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni, że świat zaprzysiągł się przeciwko nam. Tak jak w historii tego kościoła. Drugi fragment dzisiejszy z książeczką z Biblią na co dzień, z pierwszego listu Piotra, 4 rozdziału, 7 i 8 wiersza. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. I tutaj też, zwłaszcza do tego ostatniego fragmentu tych dwóch wierszy z pierwszego listu świętego Piotra, staje nam historia Kościoła Pokoju. Otóż przed jego budową trzeba było zdobyć na niego fundusze. Jeden z parafian, Christian Czepko, udał się w podróż po Europie właśnie, żeby pobudzać serca do gorliwej miłości ku współwyznawcom, którzy tutaj zmagali się z trudem budowania kościoła. Dotarł aż na dwór króla szwedzkiego do Sztokholmu i również stamtąd przywiózł pieniądze na budowę tego pięknego kościoła. I my, drodzy, zawsze miejmy nasze oczy skierowane na drugiego człowieka. Zawsze pałajmy gorliwą miłością jedni ku drugim. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, żeby być mądrymi, roztropnymi, trzeźwymi, czyli z trzeźwym umysłem, spoglądając na świat nas otaczający, spoglądając na drugiego człowieka zawsze przez pryzmat Chrystusowej miłości. I dzisiaj tej miłości, tej roztropności nam wszystkim życzę, ale przede wszystkim spoglądając na te dzisiejsze teksty, żeby i w naszym życiu zawsze działa się wola Pana, żebyśmy byli na tą wolę otwarci, żebyśmy ją przyjmowali, wiedząc, pamiętając, że ta wola zawsze dla nas jest dobra i że Bóg prowadzi nas swoimi drogami w odpowiednim kierunku, odpowiednim dla nas, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy pod Jego opieką i pod Jego skrzydłami, tak jak i
ta świdnicka parafia, która mimo różnych zawieruch, zawirowań nieprzerwanie trwa na tym miejscu. Pomódlmy się. Kochany nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za kolejny dzień. Dziękujemy Ci za to wszystko, czym nas obdarzasz. Przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że Twoja wola jest dobra dla naszego życia. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który wskazał nam drogę miłości w stosunku do drugiego człowieka, zwłaszcza do tych, którzy tej miłości, wsparcia, pomocy najbardziej z naszej strony potrzebują. Dopomagaj nam, abyśmy wiernie kroczyli za tym przykładem Zbawiciela, mając zawsze otwarte serce dla drugiego człowieka. Błogosław nas, nasze rodziny. Prowadź nas przez cały ten dzisiejszy dzień. Amen. Dobrego, spokojnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.